Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MC, a oto przed wami kolejny, w sumie już nawet nie wiem, który, pogubiłem się, odcinek Serious Sama 2. Panie i panowie, dalej spojrzenia, bo rzeczy oczywiście nie ma sierpnia, ale jak pamiętacie, to ja skończyliśmy tutaj ten śmieszny sekret i mamy tą kulę, bo jak pamiętacie, jak mówiłem wam, w Serious Samie 2 jest mega dużo rzeczy, które możemy jeździć, na których możemy jeździć, w środku których możemy jeździć i ogólnie, którymi się możemy poruszać, dużo jest ogólnie różnych pojazdów, także cóż. Kolejny odcinek, kolejne przygody, kolejne zmagania w tej grze. Wszystko się nagrywa dobrze, a przynajmniej to mi się wydaje. Wchodzimy do kuli i lecimy. O, proszę bardzo! Rowryn, Rowryn! Proszę bardzo, jakich tu ładnie rozwala. Oczywiście ta kura ma swoje życie, też może nią skakać nie możemy, nią chyba szybciej się poturlać. Jakiś sprint klikniemy? Nie, okej. Okay. Ale ten albino, jak widzieliście, potrafi potrafi nas ciskać takimi kulami energii, czego nie pokazał wcześniej, bo nie miał okazji. Aha, bo został tak szybko rozpierdolony. Dobra, o ty kurde, cwaniaczku. Tak, kontynuujemy, o co mam powiedzieć. Taka jest dziwna i w takich dziwnych miejscach właśnie jak przed chwilą będzie się odcinek kończył, no bo tutaj nie ma takich sekcji tak typowo właśnie, które by się po prostu tak kończyły, że hej, to jest poziom, koniec. Znaczy ogólnie jak zmieniamy planetę, to ogólnie jak pokonamy bossa i zmieniamy planetę, to jest koniec danej sekcji poziomu i tak dalej. No ale aktualnie zmagamy się tutaj z przeciwnikami na tej planecie i musimy pokonać Kłongo, jak on się to nazywa. To jest oczywiście nasz pierwszy boss, który ma pierwszą część medalionu i on bardzo, bardzo mocno chroni. Teraz bierze się, co mi się uleczy ta kula, nie, nie mogę nawet zebrać życia, jak jestem w tej kuli, mam pewnie full. Nie zdziwiłbym się. Okej, tutaj jeszcze ten albino jest. Tutaj coś się jeszcze tymi pociskami ciska. Zakładam, że ci żołnierze ogólnie to są takie odpowiedniki bezgłowych, tak mi się wydaje. Miałoby to sens. Gdzie jest mój extra life? A tam jest wieżyczka. O, wieżyczki jeszcze nie widzieliśmy. To są denerwujące ogólnie. Tego królewika w ogóle nie użyliśmy. Trzeba będzie go użyć. Uwaga, prosto w oko. Pyk! Haha! Mamy jeszcze 200 w ogóle zdrowia na tym. Ja się troszkę cofnę, bo nie wiem, czy nie pamiętam jakiś skrzynek czy czegoś. Sprawdźmy. Te beczki nie chcę wlatywać, nie widzi mi się. To tu jest tylko zdrowie. Czy coś tu jeszcze może było? Nie mam zielonego pojęcia. A, są jeszcze jakieś tutaj skrzynki, ale tylko pancerz jest w środku. Ale zawsze może go zebrać, zawsze więcej pancerza, to zawsze dobrze. Co tutaj się dzieje? Jakaś lodówka tutaj jest. O! Czyli pominęliśmy coś. Halo? F6? Halo? Przepraszam? Czemu tak mi odpycha? Halo? Dobra, strzelę w niego, zobaczmy co się stanie. Okej, to było głupie. Nic nie mogę z nim zrobić, serio? Szczere zawiązanie do czegoś, czy to, nie wiem, twórcy dali, bo jakieś dziecko któregoś twórcy na przykład, czy ktoś inny tam po prostu to narysował kiedyś i postanowili dodać po prostu do tego? Czy ten pingwin coś symbolizuje? Nie mam żadnego pojęcia. Może ktoś mi napisze w komentarzach, zobaczymy. Może ktoś wie, o co chodzi. Ale fajnie, że tego pingwina znaleźliśmy swoją drogą. Czemu nie? Prawda? Czemu nie? Pingwiny też mogą być serious, sam jak to powiedział, że nie. Troszkę dostaliśmy tu granatem, ale to z mojej własnej głupoty naprawdę. Zaraz się uleczymy na full, jeżeli już nie jesteśmy uleczyli na full. No, no, dobrze. Coś tu w krzakach może też będzie? Nie, to jest sekret na sekrecie. Słuchaj, to jest tak dziwna gra. Normalnie w Serious Samie macie poziom, się cały czas ciągnie. Tutaj macie jedną wielką planetę i to jest ultra dziwne. To jest pułapka. On jest mechaniczny, a nieprawdziwy. Mhm, tak, tak, tak. Aha. Ja się nie dam. Czy go, jego można zabić w ogóle? Tak z ciekawości sprawdzę. Pójdźmy królowika. Nawet go królowik nie zabił, okej. Okay. Jest pułapka oczywiście, to słuchaj, że to jest pułapka, bo to jest elektroniczny ten Simba, a nie normalny. No właśnie, no właśnie. Ok, znajomy dźwięk. Kamikaze wersja Serious Sam 2. Okej.
Tego nie mogło w żadnym sobie zabraknąć. W ogóle ta sekcja, gdzie jest tak to oddzielona właśnie takim słupem, takim prostym właśnie. No nie? Że z dwóch stron właśnie przeciwnicy lecą i tu na środku są rzeczy. Czy to wam nie przypomina jednej specyficznej lokacji w Serious Sam 3 na ostatnim poziomie? Bo mi to przypomina. Może tam tutaj jest screena, jeżeli uda mi się znaleźć, na przykład z mojego starego filmu czy coś. Kula. Albo jakieta. A Jezus, 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 to powinien do tego dolecieć. Także się nie martwię, że on przeżyje to, bo nie powinien. O Jezus, to jest zabroń. Zabroń, ja tu gdzieś idę, jestem za łuku ślepym. To coś jest za łuku, ale oh shit! Biegaj sam! Bo to jest śmieszne, że to wygląda bardzo, bardzo podobnie. Nie, może ktoś kojarzy, o co mi chodzi, pewnie tak. Będę kojarzyć, ale to wygląda turbo podobnie. Yeah! Cwaniaczki, okej, okay, kto to jest Ursul? Czy to jest ten szaman, czy... Czy kto? Bo nawet nie wiem, nie ten. Czy miasto może? Nie pamiętam, nie kojarzę. Od tyłu? O wy kurwa. Ja wam dam, panowie, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś mnie od tyłu tutaj brał. Extra life! Boże, jaki miałem wojskak, trudno, wojska jakie też muszą być. Dobra, zobaczmy w takim razie, jak zadziała Klodowik na tego Jupitera. Uwaga, sprawdźmy. Rozpierdolę go od razu, bo jest bardzo mocny. Mogę dwa ptaki. Ale to jest marnotrawstwo. No, także jak widzieliście, tak działa właśnie nasz ptaszek. On jest bardzo mocny. Mamy ich 11, także nie marnujmy ich, bo one są naprawdę mocne. Amunicji do nich mamy mało. Więc lepiej tutaj nie używać ich za dużo. Krzanić tą kulę, idę tak. No i też może nie powstała dyskusja, ale chciałem o tym porozmawiać na filmie. Ponieważ pojawił się argument, że granie w tą grę na dwóch broniach jest zbyt easy. Że powinniśmy grać w ten sposób. I granie na tych dwóch broniach taki klasyczny feel Serious Sama odbiera. No i po prostu faktycznie gra jest za łatwa. Także możecie mi powiedzieć, czy chcecie po prostu, żebym grał tak, jak twórcy nam dali możliwość, czyli wobec aktualizacji, że możemy grać z dwoma broniami. Czy jednak chcielibyście na przykład, żeby następny odcinek, czy któryś tam odcinek zagrać tak klasycznie z jedną bronią? Dajcie znać, bo ja jestem otwarty na cokolwiek to naprawdę. To będą pająki, right? Tam jest nasz pojazd i właśnie do nas jedzie kolega z naszym pojazdem. Pamiętam, ten pojazd jest zajebisty. O, ammo pack, jak miło. Mamy full wszystkiego, po prostu oczywiście Serious Bomb. Fajnie, że ty przyjeżdżasz tutaj do nas, kok. Co? O kurwa. Zostaw moją ten! Mój pojazd, skurwiwiu. To był odpowiednik czerwonego biomechanoidy tak naprawdę. Takie mam wrażenie. I też był czerwony. He, he. Nie wiem, czy to będą pająki. Pająki są chyba później, ale to wyglądało bardzo jak sekcje, czy są pająki. Takie właśnie otwarta sekcja. Ten pojazd, zapamiętajcie sobie ten pojazd, ponieważ on będzie bardzo przydatny w przyszłości. Oj, bardzo. Zobaczycie w przyszłości czym. O, a mi się wydaje, że te wieżyczki takie chodzące to są odpowiedniki niebieskich biomechanoidów, nie? To by miało sens. Chociaż są też odpowiedniki tych wieżyczek chodzących czerwone. Jeżeli dobrze pamiętam. Więc nie wiem, jak to interpretować. Co tutaj jest odpowiednikiem czego? Nie? Ciężko. Ktoś jest z tyłu tutaj? Chce nawalać? Nie, ten kurde dużo tutaj jest, god damn it. Ale ten pojazd jest naprawdę kozacki. Czy uda mi się to rozwalić? Ten statek w końcu? Come on, no musi się dać. Musi się w końcu udać. Come on, man. No can do. On się przewrócił, on umarł? On się tak przewrócił śmiesznie, lol. Pierwszy raz chyba w życiu widziałem, że on się tak przewraca, a nie umiera po prostu. Że się tak wybucha na kawałki. Jak zawsze, lol. Było śmieszne. I nawet chyba nie ja go zabiłem, więc beka. Mi się wydaje, że jego po prostu ziomek go zabił, lol. Okej. Okay. Coś mi nie cefiecie, panowie, coś wam tutaj słabo z tym cefeniem nie idzie. Czy ja mogę to rozwalić, jakkolwiek jak bądź? Nie jestem absolutnie w stanie tego rozwalić, chyba nie. Ale te przelatujący jestem przekonany, że jestem w stanie rozwalić, ale nie tym statkiem, ponieważ oj, za wolny jest ten statek, żeby trafić tak szybko. I tak jak to ja, lotu pocisków, itp., itd. A wy
powinniście się już dawno odpierdolić. To do powiedzenia. Widziałem cię po lewej, widziałem cię kolego, widziałem cię spokojnie. Te pojazdy oczywiście nie mają sprintu, nie możemy nimi jeździć szybciej albo cokolwiek innego. Ale ten statek go zabił wcześniej, nie jestem pewien już teraz. Zaś te byki. O, kolejny extra life, jak miło, mamy już 6 żyć. Są pająki, dobrze pamiętałem. To są jedyne pająki w jakiejkolwiek grze, której ja się nie boję. No bo jak można się bać wielkiego pająka? Szczerze. Tutaj nie przypomina normalnego pająka. I tak, te pająki mają pociski jak golemy w starym Seriusamach. Te ogniste golemy. W takim znaczeniu, że strzelają tam, gdzie my będziemy, a nie tam, gdzie my jesteśmy. Więc to jest właśnie to, że jak one strzelają, to po prostu zmienić kierunek jazdy i tyle. A jeżeli strzela dwóch na raz, no to jest ciężko i przewidzieć, gdzie one strzelą, nie? O, jeszcze z tyłu są! Łocie, panie! Stranger danger! Stranger danger! Za blisko, panie, za blisko! Jeszcze nawalają na blisko, o Jezus Maria! Jest pająk na prawo, czy mi się wydaje? Nie ma osób wytrzymałe, to ten statek z nimi nie daje rady, absolutnie! Okej. Pajęczarze! Może ja się ich nie boję, bo jestem w tym statku. Jeżeli mnie w tym statku już nie będzie, to będę się ich bał. Nie, nie strzelaj! Jeszcze mam 2 HP! O nie! I co teraz? O nie! Więcej damage'u pewnie zadam bez tego statku, chociaż nie wiem. Dobra, zdychaj. Masz granata minery? Nie, za blisko, za dużo. Faktycznie, mniej się ich bałem w momencie, w którym byłem w tym statku. Masz granatem! Nie umarł! Nie umarł! Zdychaj! Okej. To było coś. O kurde. Jem odporność na śniadanie. Dobra, git. To była całkiem hefty sekcja, naprawdę. Ogólnie ta gra ma takie... Naprawdę spore sekcje. Wiem, że... Hej, każdy Serious Sam praktycznie ma takie spore sekcje. Ale ta gra ma takie... Ona jest specyficzna pod każdym względem, naprawdę. Im dalej będziemy w tą grę brnąć, tym zobaczycie, że naprawdę ta gra, jeżeli oczywiście jej nie znacie, że ta gra naprawdę jest specyficzna, ma specyficznych przeciwników, specyficzny klimat, specyficzne planety, specyficzny ogólnie vibe na każdej planecie. Wszystko jest takie... dziwne, to nawet w Polsce będziemy później. Nie pamiętam tylko na którym poziomie, ale bo to nie, bo nie jest ten poziom. Nie jest ta gra w sensie. Nie, to jest ta gra. Tak mi się wydaje, że to jest ta gra. Byłaby idealna okazja, żeby tutaj coś schować, a tu nie. Drzewa powinienem też otwarać w sumie tą pilą mechaniczną, bo czasami są sekrety w takich miejscach. Może z drugiej strony coś. Nie, okej. To ciśnijmy dalej do przodu. Oho, moja scenka aż się napije, to jest moja okazja. No tak, to nasza sprawka. Gościu po lewej jeszcze żyje, ja go widzę. Widzę, że żyje. Okej. 12 sekiety, dziś pominałem sekiet. O! Ajajaj. Nice. Lecimy dalej. Mi się wydaje, że Ulsu to jest miasto, do którego my zmierzaliśmy. Kompletnie nie strzeliłem. Spoko miasto swoją drogą. Taki... Jaka to jest architektura? Jaki to jest klimat? Bo nie do końca pamiętam. O, pamiętam te psy! One nie były zbyt przyjemne. O, te zombiaki też pamiętam! Stockbroker. Zombie Stockbroker. Okej. Dobra, tutaj będzie interesująco, ponieważ zaczynają się balety. A jak zaczynają się balety... Bulecy, to zaczyna się coś typu Tommy Gun bądź Minigun. Więc lepiej, żebyśmy to dostali najszybciej. To jest Serious Bomba, którą ja bardzo chcę. Mamy bardzo mało czasu, bo chyba tutaj jest na czas to zrobione w ten sposób, że za chwilę te psy po prostu przybiegną tutaj.
Albo źle pamiętam po prostu. Czy ja mogę tą barierkę wejść? Błagam. Bo ja stąd sobie już bombę. No patrz, nie pozwala mi ge. Tu musi jakoś... Chyba, że te skrzynki były... O, tu jest w ogóle treasure. Chyba, że te skrzynki były po to, żeby dostać się po tą Sirius Bombę. Jeżeli tak, to się popłaczę. Mam takie wrażenie, ale zawsze mogę się posłużyć jakąś inną, nie? Can I has? Sorry? przepraszam. Hej, Samus! Ten tutaj mogę na to wskoczyć, na ten kawałek dnia tutaj wskoczyć? Czy nie jest mi dane? Come on, man! Come on, man! No patrzcie, muszę jeszcze dwie skrzynki ogarnąć. Muszę te schodki zrobić. God damn it, okej. Tu jest sporo sekretów właśnie, Sirius Bomba jest jednym z nich. Mimo, że to nie jest zbytnio sekret, ponieważ no, hej, widać ją, nie? Ale still. Nie robię to kompletnie w inny sposób niż miałem to zrobić, ale... To jest sekret, okej, dobrze. Hand grenades full. Okej, okay. Nie wiem, czemu mi się kojarzy, że w skrzynkach może być coś złego, typu właśnie na przykład psy. Coś to... O, właśnie. Coś tak mi się głupio kojarzy. Pieprzać! Ja wam dam. Żeby nie asyły w moim podwórku. O, są Tommy Gunny, Uziki to są w tej grze. Mamy dwa od razu, nie musimy grać. A co jeżeli wezmę dwa Uziki i wezmę double wheedling? O, to jest dobre pytanie. Pozwiedzajmy jeszcze, skoro mamy troszkę czasu. Nie musimy się spieszyć przez tą grę, prawda? Bo chcemy mimo wszystko, żeby ta seria trochę trwała. Prawda? Prawda, to jest kolejny treasure. There we go. Na górę mogę wejść? Mogę wejść. A i stąd się skakało po Sirius Bombę pewnie, tak? Chociaż nie, no jak? Za daleko by było. Prawda? A może ja bym skoczył? Dobrze, może bym tam doleciał, no ale mniejsza. Kontynuujmy. Tu będzie ogólnie, pamiętam co się będzie działo. Jak widzicie, u góry mamy małpę w koronie i jest to Kłongo i to będzie nas pierwszy boss. Krótko mówiąc, dobrze. Tu mamy pancerz. Coś tu jeszcze mamy? Nie, tu na pewno jest masa jeszcze sekretów pochowana. No ale ja nie będę sobie tym krzątał głowy. Weźmy uzyki i kontynuujmy. Nice. Czy jest jeden? Czemu były dwa? Never mind. Wow! Nie widziałem was! Jakieś małpy słyszałem, co jest? Może taka jest serio za prosta, jak ja się z dwoma tymi. Spokojnie, ja was obronię, patrzcie, tutaj siekam ich wszystkich. Wiem, że powinienem korzystać z luzików, ale to jest fajniejsze. Wiem, że ten shotgun jest naprawdę kozacki. Wow. Pominąłem jednego. Chyba strzeliłem swojego, never mind. To jest dopiero gra zręcznościowo-strzelankowa. Ej, dużo ich leci, holy fuck. Nie wiem, że tego multiplayera włączonego, prawda? To jest serio, aż tyle ich jest na sekcję? Jesus Christ. To jest całkiem sporo. Może nie tyle przeciwników co na Wielkiej Piramidzie, ale Jesus Christ, man. Okej, okay, idzie kolejna batalia. Teraz sprawdźmy, jak to działa, dlaczego nie? Całkiem dobrze i amunicja bardzo powoli spada. I like it, to ma bardzo duży damage. I like it. Dobrze, czy będzie nam to iść dalej? To jest moje pytanie. Ale te chmury fajnie wyglądają na tle tego tutaj. Cała ta otoczka wygląda bardzo ładnie, już to jest taki jeden wielki, po prostu takie jedno wielkie zdjęcie, można powiedzieć. Widzicie, że to jest tak. Ma inną grafikę niż reszta i to nie jest takie typowe 3D. Wiecie, o co mi chodzi, żeby za. Krolin to robił w ten sposób, żeby po prostu za. Ała, fuck. O kurwa, zombie. Zombiaki są w skrzynkach, a nie te psy. Pojebało mi się, nieważne. Już pamiętam. Żeby założyć po prostu, wiecie, miejsce, nie? Zasoby, które wykorzystywał silnik, o to mi chodzi. Te psy słychać, ale... O, rozumiem, takiej sekcji, które są po prostu takie... Wiecie, po prostu małe, nie?
Pamiętaj, że wystarczy mi jeden ten Uzik, nie potrzebuję dwóch. Bo sam ten Uzik jest bardzo mocny, jest dopiero dwa. Nie będziemy grać z dwoma, nie będziemy manować amunicji podwójnie. Gdzie jest ten zombiak? Wow, wow, ej, zabiłeś mi kolegę, typie! Jakim prawem? Jak było z tymi zombiakami? Jeśli chyba biło, one wracały, czy jakoś tak? O kurwa, się wystraszyłem. Nie pamiętam już teraz. Bo tam te czerwone jeszcze trzeba uważać. Ej, tego psa to się zesrałem tak fest. Jesus. Nie słyszałem go, że szczeka i nic, tego się wystraszyłem. Te łuziki są może dobre, ale bardzo mało celne. Oj, bardzo mało celne. Wow. Okej. Okay. Też mało mówię, bo się skupiam. Skupiam się w Siriusemie, kurczak. Chicken friend. Oh shit. Szedłem jeszcze na prawo. Gdzie jest tutaj kolega? O, jest. Mogę w sumie wysalić, żeby mi się udało. Patrzcie. Wstaje przerażająco. Aha. Aha. I am out. O kurwa! O! Boxing... what? Pominąłem coś, wystraszyłem się. What? O co tu... O co tu chodziło? To się wytłumaczcie mi ten sekret, bo ja nie mam pojęcia, co tu się właśnie stało. Że nie, nie wiem, kawica była, która go rozwaliła? No idea, co się stało? O nie, o nie, o nie, o nie. Gdzie, skąd i jak i co? Halo? Jest pies! O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu! Jeszcze jakąś małpę cały czas słyszę. O co chodzi z tymi małpami? Kurwa. Oj, te zombiaki to są... przypominają mi się przez te zombiaki ci żołnierze z Serious Sama trójki, którzy byli na drugim poziomie, tam gdzie były pająki. To mi się przypomina. Kto tu mnie strzela? Jakim prawem? I skąd przede wszystkim? Nie wiem. O, właśnie. Psy też są w skrzynkach. Dobrze mówiłem. Dobrze, dużo pamiętam z tej gry. Okej, życie nam się resetują. Pokażę jakiejś sekcji, co trochę się, no ale... Kto mnie i gdzie mnie i czemu mnie? Zaś słyszałem małpę. Tam gdzieś jest kolega, gdzie? Ktoś go widzi, bo ja nie. Ale on widzi mnie. Halo? Ej, nie serio teraz, gdzie on jest? No, klupień jest spadł na dół. Okej, weźmy sobie dwa łuziki. Tu jest typ, ja pierdolę, ty. I tutaj. Teraz ich widzę, nie widziałem ich wcześniej, ale numer. Dobra, ja sobie wezmę taki widok, ponieważ nic nie widzę. A skoczyły mi się łuziki, nie. Nie widziałem, ja amunicji mam, demit. Dobra, chcecie tak? To proszę bardzo. Tam amunicji do łuzików ja bym chciał. A na razie ponawalamy tym, bo to jest naprawdę, jeśli są dwa te shotguny. O Jezu. Uznajmy, że tak tutaj shotguna to jest strzelba, okej? Okay? Będzie mi się wydaje lepiej. Chyba już tu nie ma Netflixy, która... Ja nie pokazuje nam po prostu przeciwników i opisów i nazwy i tak dalej, bo po prostu nie mogę tych przeciwników przez to nazwać tak jakbym chciał, czyli po poprawnej nazwie. I to mnie irytuje trochę, nie powiem. Manie w Suicide mówię, o to jest Aldulian, to jest Bimechanoid, o to jest bez głowy, nie wiem, bomber, czy rakietów jest, po czym mogę się wysłowić. A tutaj nie mogę czegoś takiego zrobić, to trochę boli. Bardzo. Ale tu jeszcze możemy przejść, za nim tu jest, o, przeżył ukryty.
I czy coś tu jeszcze będzie? Nie wiem. Znaczy pewnie pomijam sekretów oczywiście turbo dużo. Na przykład tam może można wskoczyć, jeżeli tu się jakoś umiejętnie wskoczy, nie mam pojęcia. Nie wiem. Tu w tym Siriusie też często jest tak, że trzeba coś strzelić, żeby coś odpalić. A to już jest w ogóle przerąbane. Wiem, że nie wiem, czy nie będziemy mieli tutaj snajperki i nie będzie jakiegoś na przykład takiego punktu, w którym trzeba będzie strzelić. Bądź może nawet teraz jest gdzieś i ja go nie widzę. Coś mi się znowu tak kojarzy. Ja nie patrzyłem nic z tej gry, po prostu wszystko z pamięci lecę. Jeżeli coś mówię poprawnie, to sam siebie jestem dumny. O, to jest treasure jeszcze. Ej, let's go. Dobrze, let's go. Jakie tnice jeszcze mam, właśnie. Dobrze mówiłem o snajperce. Naprawdę, powiem wam, jeśli chodzi o moją pamięć w tej grze, to naprawdę jestem dumny z siebie. Snajperka! O, ci goście z miniganami. I są te punkty, o których mówiłem. Nie, jestem genialny, dziękuję. Nie, naprawdę jestem. Ja nie mam nic do powiedzenia. Snajperka w każdym Siriusie, łącznie w tym, jest naprawdę, naprawdę mocna. Także... Żartowałem jednak, nie jest mocna. Dobra, jednak jest. Zjęczył mi nie... Zaliczyło strzału w niego, szczerze. Kościół blisko jest, czy po prostu mnie tak rozjebali już? Psy słyszę, okej, zmienimy sobie na razie, bo nie chcę malować, ponieważ faktycznie jest tutaj sekret z tą snajperką związany. No może nie koniecznie jakiś strasznie zajebisty sekret, ale o sobie nie pamiętam, wiecie? Zobaczymy. Powinienem strzelać z tych lepszych shotgunów, ale po co? Jak strzelam z tych... O Jezu, dostałem jeszcze od tego typa. Pierwszy raz też grałem w tego Siriusa sama na tym. Na normalu. Nie mogę sobie słowa przypomnieć. Jak się mówi na normalu polsku? Typ normalny, a przepraszam. Okej, oni tam sobie są. Na razie nam nie przeszkadzają. Więc sobie wykorzystamy okazję. I postrzelamy do wszystkich punktów, które tutaj są. Jeden. Drugi. Trzeci. Jeszcze tam jest czwarty. Chyba jest pięć. Yeah! Zajebiście, pamiętałem! A jestem happy z samego siebie. A już drugi odcinek rzędu coś pamiętam. Go me! Dzień dobry! Chyba każdy sam. Chyba tak ma każdy, wiesz? Najgorsze jest, że jak przyjdę ci na imprezę i oczywiście nie pomogą posprzątać, tylko o, rozjebaliśmy pół mieszkania. Radź sobie sam, jesteś gospodarzem. Znaczy wiem, że to jest niepisana zasada, ale bez przesady. Ja przynajmniej zawsze pomagam po imprezie posprzątać. Także jestem miłym uczestnikiem imprezy. Tego warto zapraszać, bo zawsze pomoże. No. Dzień dobry, pieski. Witam was serdecznie. Rakietnica może być dobra w sumie tutaj. Postrzelajmy trochę z rakietnicy. Co nam szkodzi? Matko, jak to wygląda w ogóle na tym. Oho. A, to życie było, okej. Okay. Matko, mocna jest rakietnica, okej. Okay. Nie wiem, czy manowanie jej... Extra life, nie wiem, czy manowanie jej, tak jak mówię, to jest dobry pomysł, szczególnie, że z niej nie trafiam. Jezu, dwie na raz jest coś. Okej, zmienimy sobie. Tak mówię, nie ma sensu z tego nawalać. Skoro nie ma aż takich przeciwników, którzy by nam aż tak zagrozili. Albo kogoś tak mocnego tutaj nie ma, no nie wiesz, o co mi chodzi. Psy słyszę, kurwa, za sobą. Dobra, there we go. Jak on przeładowuje te shotguny, te strzały, przepraszam, jedną ręką, no idea, ale jestem happy, że mu się udaje. O, od niego trzeba odejść. Ała, ała, fucking help się. Ja wytrzymał trzy strzały z tego, gratuluję. Chyba jako jedyny jak na razie. What the fuck? O, tak we mnie tutaj strzel. Gdzie ten typ jest? Jezus.
No patrz, tu jeszcze jest chłop. Dobra, znaczy się nie zadają aż tylu obrażeń, że ja nie mógł się z tego wylecieć, nie? Więc to jest plus. Musimy iść do więzienia i uwolnić szamana. To jest chyba cel na dzisiejszy odcinek. Mimo, że odcinek trwał już 30 minut. To dojdziemy sobie do szatana jeszcze. Do szatana, kurwa! Do szatana dojdziemy, tak! Do szatana, do szamana, przepraszam. Wpisywando albo lag. Okej. Wielkie zdrowie. Wiecie co? Nie. Zakończymy sobie w tym miejscu odcinek, ponieważ jak widzicie, tutaj mamy dużo zdrowia, dużo pancerza, wielkie wejście do tego, do więzienia, a ja lubię w tej serii robić cliffhangery, także uwaga, napiję się wody. I będziemy odcinek kończyć. Zapisamy sobie grę. Tak jest. I dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, najlepiej, cześć, pa, i zapraszam was na kolejne odcinki z Siriusa Ma 2. Trzymajcie się. Pa, pa.